Cześć, tutaj Łukasz z School. Odpowiem Wam na pytanie, jakie są niezbędne książki do nauki języka C. Co do zasady, nie ma żadnych niezbędnych książek. Wiedzę możecie zdobyć za darmo z internetu, ale to już wielokrotnie powtarzałem, musicie to zweryfikować. Zweryfikujcie źródło, czy jest tam na pewno aktualna wiedza i czy są tam dobre praktyki. Natomiast jeżeli już odnosimy się do samych książek, to warto to podzielić przynajmniej na takie trzy kategorie: jak książki dla początkujących, książki dla osób średnio zaawansowanych, no i książki dla osób zaawansowanych. Dla początkujących mogę polecić dwie takie pozycje. Pierwsza z nich to książka autorstwa Bjarne Stroustrupa, czyli twórcy języka C. Programowanie, teoria i praktyka z wykorzystaniem C, tak, dokładnie taki jest tytuł. Yy, polecam ją zarówno po polsku, jak i po angielsku, dlatego że autor przekazuje Wam tam także sposób, w jaki dobrze używać tego C, czyli on uczy przede wszystkim dobrych praktyk, oprócz tego, że poznajecie sam, sam język oczywiście. Druga książka, trochę bardziej z polskiego podwórka, to jest yy, pan Jerzy Grębosz i Opus Magnum C++ gdzie omawia nowe standardy, czyli C++ 11, 14. Jest także czwarty tom, który jest uzupełnieniem i tam jest C++ 17. Tutaj natomiast macie więcej stron, więcej tomów. Wszystko jest jakby bardziej rozlane z nastawieniem takim, że on chce to wytłumaczyć każdej osobie, która nawet nic nie rozumie. Ale czasami osiąga odwrotny efekt, bo za bardzo w ten sposób gmatwa niektóre rzeczy to już musicie sobie wybrać, co kto woli. Zaznaczę też, że te książki nie są jakieś tanie jak książka za 30 zł z Empiku. To są raczej książki, które kosztują po ponad 100 zł. Możecie gdzieś szukać po Allegro używanych, jeżeli bardzo chcecie na tym zaoszczędzić. Natomiast muszę też przy książkach dla początkujących wspomnieć o dwóch innych pozycjach. Jedna to jest pan Stefan Prata i książka się nazywa, niech no spojrzę, Język C, Szkoła Programowania. Wiele osób będzie wam ją polecać, ale ja z takiego dydaktycznego punktu widzenia raczej wam jej nie polecę. Głównie dlatego, że tam niektóre rzeczy są używane niekonsekwentnie czyli jest wprowadzony jakiś element, a potem przez resztę książki na przykład nie jest on wykorzystywany. Więc ciężko tutaj w ogóle powiedzieć o tym, że jak macie coś zapamiętać, skoro coś było tylko wspomniane i już więcej nie pojawia się w książce. Więc pod tym względem uważajcie na to. I jest jeszcze jedna książka: Symfonia C, pana Grębosza, która też gdzieś lata po internecie i ludzie ją polecają, ale ona uczy starego standardu C03, o ile się nie mylę. Więc nie korzystajcie z niej, w tej chwili to nie jest dobra książka do nauki języka C. Tutaj, tak jak mówiłem, pan Grębusz napisał opus magnum C, które jest odnośnie tych nowszych standardów od C11 w górę. Książki dla osób średnio zaawansowanych. Tutaj moim ulubionym autorem jest Scott Meyers i polecam wszystkie jego książki, obojętnie czy w języku polskim, czy angielskim, bo przekład na polski jest bardzo dobry. I tych książek jest kilka. Przede wszystkim efektywny, nowoczesny C, Effective Modern C. Yy, albo zaczynając od. Tak chronologicznie to pierwszy był chyba po prostu efektywny C++, potem bardziej efektywny C++, efektywny STL i dopiero później był efektywny Modern C++, czyli efektywny, nowoczesny C++. Tutaj, tak jak mówię, wersja językowa nie ma znaczenia. Wybierzcie tą, która Wam bardziej pasuje. Często jest też tak, że książki w oryginale, w języku angielskim będą droższe niż te polskie. Więc wybierajcie tutaj spokojnie polską wersję. Jest parę książek, których nie polecam, polskich przekładów, ale to raczej nie są to książki związane... Stricte C. Kolejna książka warta polecenia, książki Herbasatera. Ich też jest kilka i mają dość podobną nomenklaturę, czyli mamy tutaj Exceptional C i More Exceptional C. Je jest trudniej znaleźć gdzieś w księgarniach i w języku polskim, ale być może też Wam się to uda. Oprócz tego jest jeszcze jedna książka tego pana. Którą napisał wspólnie z Andrzej Aleksandresku, i to jest język C Standardy Kodowania. Również ją polecam, bo tam nauczycie się dobrych praktyk. A jak już jesteśmy przy dobrych praktykach, to może tak spoza książek, ale mniej więcej na ten poziom, to zupełnie za darmo przejrzyjcie sobie takie repozytorium Cpp Core Guidelines. Ono powstaje z udziałem praktycznie każdego. Każdy tam może dołożyć swoją cegiełkę, ale w szczególności to koordynuje pan Herb Sater i tam uczy. Właściwie ten artykuł, to repozytorium ma nauczyć programistów, w jaki sposób pisać dobry kod w C. Bo jak już wspominałem, C jest tak szerokim językiem, że wszystko można zrobić na tysiące sposobów. Niektóre będą lepsze, niektóre gorsze, a niektóre nawet niepoprawne. I to się zmienia gdzieś z wersjami C. Więc odnośnie pisania nowoczesnego kodu w C, bardzo polecam to repozytorium. Wiedzy jest mnóstwo, ale można sobie ją jakoś odpowiednio dawkować i dzielić, na przykład zawsze jakiś jeden rozdział. A jest ich tam nie wiem ile, dużo. Książki dla zaawansowanych. Tutaj zasadniczo mogę polecić dwie pozycje. Pierwsza to pan Anthony Williams i to jest język C i przetwarzanie współbieżne w akcji. Polecam drugą edycję, która bodajże jest z poprzedniego roku, przynajmniej polskie wydanie, bo jest ona uzupełniona o standard C17. Poprzednia była w Standardzie C 14. No i ta książka traktuje o przetwarzaniu współbieżnym, czyli w ogólności wątki i jakiekolwiek inne mechanizmy współbieżności, które tam są w języku C. Druga książka. Andrzej Aleksandresku. I po polsku to się nazywa nowoczesne projektowanie w C ⁇ po angielsku Modern C ⁇ Design, ale to jest książka dla twardzieli. Yy, bardzo łatwo się przy niej wyłączyć i usnąć. Nie polecam czytania do poduszki, no chyba, że jako usypiacz sprawdza się idealnie, natomiast trzeba, wymaga to pełnego skupienia, aby prześledzić to, co tam się dzieje i żeby to zrozumieć. Dlatego polecam ją tylko ekspertom. Gdyby ktoś początkujący na nią trafił, to stwierdziłby z miejsca, że to nie jest dla niego, że programowanie jest nie dla niego i przekwalifikowałby się na, na coś innego. No i właściwie to jest moja lista polecanych książek. Yy, przy tych yy, poziomach średnio zaawansowany i bardziej zaawansowany, czy też ekspert, raczej nie odradzam żadnych pozycji, no bo tutaj już mając odpowiednie doświadczenie, sami możecie stwierdzić, czy coś Wam się przyda, czy nie. Tutaj dla poziomu początkującego jak najbardziej powinny Wam się przydać moje polecenia lub też yy, odradzenia niektórych książek. A może wy wyślecie mi jakąś listę Waszych książek? Może znacie też inne książki? A może napiszecie recenzję do którejś z nich? Na stronie Coders School znajdziecie linka, gdzie w oddzielnej sekcji mamy opisane różne książki z C. A z czego wy uczyliście się programowania w C? Dajcie mi znać w komentarzu.